ale trzonem na pewno zostały nieruchomości. I to jest coś, co myślę, że będzie pracować dożywotnio. To się raczej nie skończy, bo ludzie raczej w internecie mieszkać nie będą. Raczej nie. Ta rentierka, jeżeli ja mogę ci się przyznać, to jest strasznie nudna. Ale dobre są czasy, że można być średniakiem, a żyć jak milion. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Kuba Midel. Dzień dobry. Witaj Danielu, witam Twoich widzów. Kuba. Cześć. Jestem w Łodzi, przejedziemy się teraz przez Łódź. Tak jest. I chciałem z Kubą porozmawiać na temat rzeczy, których na swoim kanale na YouTubie, którego myślę, że część z Was na pewno zna, nie mówił, bo są pewne rzeczy, które mnie intrygowały. I Kuba często sobie mówi aktywny rentier. Tak. I Kuba, jakbyś mógł powiedzieć w kilku zdaniach, jak do tego doszło, że z młodego chłopaka, który gdzieś tam, jak zresztą wiem, chodzi do rodziny przedsiębiorców, stał się rentierem, czyli osobą, która robi, bo lubi, a nie bo musi. No, ciekawe pytanie. Myślę, że wiele młodych osób ogląda te nasze odcinki, filmiki na YouTubie, więc może jakaś inspiracja drobna będzie. Tu a propos jeszcze tej rzeczywistości, bo mówiłeś przed chwilą, że YouTube jest fajny, bo się nie ściemnia i rzeczywiście. Tutaj mam dwa mieszkanka w tym bloku. Tutaj jedno. Po drodze do miasta. Tak, tutaj też dwa. Na Łódzkim Julianowie, więc ta historia jest jak najbardziej prawdziwa, natomiast tak prosto nie było z tymi mieszkaniami. Rodzina nie do końca przedsiębiorców. Tata zaczął firmę, mama w budżetówce jako lekarz. Także byłem prowadzony na dzieciaka, który ma się uczyć, ma zdobyć dobrą pracę, jak myślę, że większość dzieci. Zrobić to bardziej dla spokoju rodziców niż samego siebie. Natomiast wyłamałem się z tego bardzo szybko. Chciałem robić pieniądze, chciałem zarabiać pieniądze, wtedy były trochę dzikie czasy, no nie było jak otworzenie firmy w ogóle w wieku 18-19 lat, to był absurd jeszcze 20 lat temu, także zacząłem dawać korepetycje z języka angielskiego, robiłem to w liceum, było z tego, wiem, tam pensję mojej mamy w swoim czasie. Zatrudniłem się, rzucając studia, rzucając warszawski SGH jako handlowiec, handlowałem tkaninami jeansowymi. To był zalążek mojej marki odzieżowej później. Doświadczenie, które tam zdobyłem, jakieś pierwsze pieniądze właśnie na korepetycjach i to bardzo szybko poszło. Ile miałeś lat wtedy, jak zacząłeś? Ja otworzyłem firmę, legalnie zacząłem zarabiać, bo nielegalnie te wszystkie korepetycje to były tak dobre 3-4 lata. Przedawniło się już? Tak, miałem 20 lat, 21 lat, 2004 rok i naprawdę nie miałem nic. To był taki okres, że nawet zakup jakiegoś samochodu za 20-30 tysięcy to był w ogóle, to było mat kosmos. To było, rodzice nawet martwili się, czy ja będę miał na paliwo, czy nie, więc takie, no dzisiaj dziwne czasy, ale wtedy tak rzeczywiście było. I cóż, zainwestowałem rzeczywiście pierwsze 2-3 tysiące w jakieś ulotki, w jakieś długopisy, zatrudniłem pierwszych lektorów, otworzyłem tą działalność. Pamiętam jeszcze wtedy księgowej się płaciło 50 zł miesięcznie. Naprawdę i tak dalej. Rodzice przerażeni, rzucił studia, wydał swoje wszystkie pieniądze, czyli 3000 zł na jakąś reklamę. Paradoksalnie, słuchajcie, w 2007-2008 roku, teraz wróciłem przedwczoraj z Dominikany, bo tam 15 lat temu właśnie byłem z żoną, stać mi było już po 3 latach, żeby wziąć na fajną, egzotyczną wycieczkę żonę, kupić jakiś sobie właśnie kabrecik, który widziałeś przed chwilą zresztą w garażu, też już mam go 15 lat, więc można przez te 2-3 lata, 4 tą firmę sobie rozbujać. Potem był okres takich 5 lat, gdzie firmy już były rozbujane, no i masz problem, jak tą firmę rozwijać. I czy ją rozwijać? Dokładnie, ale wiesz, jesteś w jednym mieście, drugim, nagle jesteś w 100 miastach, potem otwierasz drugą firmę równolegle, tą odzieżową. Przychodzi taki wiek właśnie u mnie, to było 30-31 lat, dzieci, domy, małżeństwa, wszystko porobione, no a niestety... Małżeństwa, dobrze słyszałem? Małżeństwo, okay, to okay. Oczywiście w dużym cudzysłowie. No i zaczęło się... Wiesz, jeszcze na rzecz nieruchomości, bo wiem, że oglądacie dużo osób, które inwestują w nieruchomości. Okazało się, że parędziesiąt lokali, które biurowych, które kupiłem, zacząłem je wynajmować, aż tyle nie potrzebowałem. Kupiłem kilkanaście mieszkań i się okazało, że ja fajniejsze pieniądze mam z tych nieruchomości niż z tych całych biznesów. A na pewno dla... Łatwiejsze, bezpieczniejsze, tak, prostsze. Ta firma cały czas wymagała uwagi. Nie dość, że obsługi, uwagi. Jeszcze wtedy to było dużo pracowników, dzisiaj na szczęście nie ma kim pracować, więc tak łatwo się dużych firm nie robi usługowych czy handlowych. Natomiast rzeczywiście ten przychód pasywny na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych
to były pieniądze, które pozwoliły mi na to, żeby po pierwsze zrezygnować z pracy, kupić sobie motocykle, kupić podróże, kupić trochę świętego spokoju, no i poszedłem na tak zwaną wolność finansową, wczesną emeryturę. To był niewypał totalny, to też przestroga dla Ciebie, mój młodszy kolego, dla wielu inwestorów, żeby nie myśleć w kategorii, że będę pracował, już kumulował, wszystko później wszystko rzucę bzdurę. Znaczy, do Bieszczady jedźmy 26 września, niech to będzie reklama jakby tego przedsięwzięcia. Ale nie rzucić wszystkiego. Przedsiębiorca nie jest w stanie, wydaje mi się, być na wakacjach dłużej niż tydzień, dwa, trzy, ale byłem. Nieruchomości rzeczywiście do dzisiaj sobie pracują, portfel zdrożał bardzo na wartości. Bo to albo utrzymał wartość, nie? Różnie można to traktować. Kupowałem, słuchaj, po 3, teraz są po 6, po remoncie po 8-9, więc to są dobre, ciężkie miliony na tak małym portfelu do przodu. Natomiast potwierdzam, jestem aktywnym rentierem, w tym roku będę ze 150 dni na słońcu, więc to jest dla mnie taka, jeżeli mogę czymś się pochwalić, osiągnięciem, to jest to, że cały czas podróżuję, albo jestem na Mazurach, na Łodzi. Natomiast zaczynałem skromnie, nie doszedłem jakoś specjalnie daleko, nawet nie chciałem i jestem tu, gdzie jest. Pytanie, jak to mierzyć, bo ilość właśnie milionów na koncie nie są wcale jakby synonimem szczęśliwego życia. A gdzie są teraz te firmy? Czy je sprzedałeś, bo chyba już tych firm odzieżowej nie masz? Mam. Właśnie paradoksalnie tam nie ma dużo, ale no kilkaset tysięcy złotych jak gdyby no jest tego, tej całej marży, tego nawet rocznie, marży, tak? Co tego zysku, tak. Żona to prowadzi od jakichś dobrych 9 lat czy 8 lat, bo szybko jej przekazałem tam pałeczkę dyrektora. Sieć franczyzowa, nie ukrywam, że umarła śmiercią naturalną. Dzisiaj nie ma problemu, mówię tutaj o szkole językowej, dzisiaj nie ma problemu z klientami. Jest duży problem z pracownikami. Okay. Żeby pozyskać dzisiaj kilkuset lektorów, to nie ma tutaj, to by się nie spięło biznesowo, więc swoje pieniądze z tego zarobiłem i... Już tego biznesu nie ma, tak? To był czas, nie. Dany, tak? Dany moment. Ostatni, wykruszają się ostatni lektor. To jeszcze przestroga jest, wiesz, dla całego systemu, który dzisiaj się dzieje. No, lektora nie zatrudnisz na 10-20 godzin pracy w tygodniu na umowę o pracę. Śmieciówki coraz trudniejsze, ozusowane umowy, te zlecenie, to się nie kalkuluje. Tak. Był tutaj u mnie też twórca aplikacji Tutlo, który stworzył aplikację do tego, żeby łączyć native speakerów z całego świata razem z właśnie klientami. I wiem, że to im bardzo fajnie funkcjonuje. Oni mają... Ale online. Online, tak. Oni mają milion obrotów w tym momencie, tak? Czyli wszystko przyszło do online'u i oni wykorzystali ten moment, w którym jakby... I oni nie mają problemu z ludźmi, na pewno jakieś tam mają, ale oni są niezależni jakby geograficznie cały czas i mogą sobie brać z całego świata ludzi. Wiesz, inna koncepcja. Ja wtedy się wstrzeliłem w taką ogromną lukę między tradycyjną szkołą językową a lektorem na czarno. Bo rodzic czy właściciel firmy miał problem z doborem tego lektora pod grupę czy dla dzieciaków, więc strzeliłem się, no tak samo jak teraz mówisz o tej firmie, akurat w rynek. I dobre 5-7 lat no miałem takiej swojej górki. Zmieniła się koncepcja, trzeba się do tego przystosować. Tak, trzeba być elastycznym, tak? Dokładnie. Okej, okay. I jakby dzisiaj zostało z takich biznesów, które są poziom tradycyjny, zostały Ci te marka odzieżowa. Ale to jest bardziej praca dla żony i jakieś odcinanie kuponów, zresztą to już od dobrych kilku lat. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta produkcja w Polsce się kończy. Nie wiem, dlaczego to funkcjonuje. To jest też zastanawiające, że sprzedajemy dość drogo w sklepach partnerskich, te wszystkie koszulki, sweterki, to sobie działa, ale trzonem na pewno zostały nieruchomości i to jest coś, co myślę, że będzie pracować dożywotnio. To się raczej nie skończy, bo ludzie raczej w internecie mieszkać nie będą. Raczej nie. Tutaj dokupowanie sobie 2-3 mieszkań rocznie, rozwijanie tego portfela i spokojne życie. I to, w czym odkryłem się 3 lata temu, co nie ukrywam, zawsze chciałem robić jako nauczyciel językowy i trener sportowy, czyli właśnie trenerka biznesowa, a przeszło to w jeszcze jakieś kolejne stadium, czyli właśnie ten klub aktywnych rentierów, manufaktura milionerów, czyli budowanie społeczności biznesowych, bo też brakuje dla mnie cały czas projektu między nie robieniem niczego i oglądaniem telewizji, a pójście na studia biznesowe, które nic nie dają. I też jest to taki kurczę, szlak do przetarcia dla prawdziwych przedsiębiorców. Myślę, że to robisz na swoich właśnie tych warsztatach, spotkaniach, ja na swoich, gdzie przyjeżdża grupa, nie wiem, 50-100 osób i integruje się i żyjemy z tego, że oni wymieniają się kontaktem, doświadczeniem, wiedzą, więc to mi wydaje mi się fajnie, to też podziękowania dla wszystkich osób, które gdzieś uczestniczą w tym wszystkim, bo takie moje drugie życie,
Pewnie. Część z nich poznałem, też pozdrawiam, było bardzo fajnie. Na wielkim rejsie. Tak, na wielkim rejsie. I to, co mówisz, jest jakby no, prawdziwe, bo ja jakbym przedsiębiorcą parę lat temu szukałem możliwości, nie wiem, 7 lat temu rozwoju dalszego. Bo już jakby za bardzo nie miałem już kolegów, którzy mnie dalej pociągną do przodu. I myślałem, dobra, może skończę MBA. Może tam się czegoś kogoś nauczę, ustrukturyzuję swój cały biznes, dowiem się na temat strategii różnych. Zapisałem się do SGH-u na MBA, byłem na paru zjazdach i zobaczyłem tam bardzo fajnych ludzi, natomiast całkowicie różnych ode mnie, czyli nie przedsiębiorców, czyli dokładnie. Ludzi, którzy pracują w strukturach korporacyjnych na wysokich szczeblach i są tam głównie dlatego, żeby dostać ten papier. I płaci im za to często korporacja. Było tam 2-3 przedsiębiorców na 40 osób. Dokładnie. Jak mi zaczęli kazać liczyć logistykę przejazdu, trasy dokładnie. Po całym świecie, jakichś skomplikowanych programów używać, mówię, ja nigdy tego nie będę robił. Fajnie, że wiem, że coś takiego jest, ale jeżeli ja mam z tego zdawać egzamin i mam parę dni na to poświęcić, żeby się tego nauczyć, to szkoda mojego czasu. Rzuciłem to, te pieniądze mi tam przepadły, ale bo szkoda mi było czasu na to. Wyobraź sobie, Danielu, że ja skończyłem, tu będziemy teraz przejeżdżać koło Więckowskiego, w 2002 roku najlepsze liceum w kraju, w jednej z najlepszych klas w historii szkoły. Takiego miałem pecha, jako sportowiec. No ale się dobrze uczyłem, przyszedłem do dobrego liceum, później był ten wymarzony SGH dzienny. To jest dużo nauki, żeby tam pójść. I tak jak mówisz, byłem wychowany w rodzinie, gdzie się dużo pracuje, tata robił firmę i nagle rektor Rocki robi na lekcji ekonometrii wykład, z którego ja nic nie rozumiem. Jak pokroić deskę na 6 części przy założeniach, że drewno jest wyschnięte, odbiorca nie umrze pojutrze? Mówię, panie, to jest oderwane od rzeczywistości i każdy kolejny przedmiot. I za pomocą długopisu i zwykłej kartki, bo wtedy chyba miałem pierwszego laptopa, naprawdę zbudowałem 2 ogólnopolskie firmy bez żadnej wiedzy makroekonomicznej. Żadnej. Tak, ona nie jest potrzebna, tak? Są potrzebne takie rady bardziej praktyczne i życiowe, które my dzisiaj mamy i możemy swoim dzieciom, czy tam osobom, które są blisko nas, przekazać. Natomiast no, ja przyznaję, że ja się więcej o biznesie nauczyłem w technikum ekonomicznym, czyli 4 lata przez codziennie, czy tam nie wiem, 3 razy w tygodniu miałem rachunkowość. I tam uczyłem się księgowania na tych kontach, nauczyłem się zasad podatkowych i ja na studiach ekonomicznych nie uczyłem się w ogóle. Bo już jakby byłem przeorany w szkole średniej i dzięki temu wiedziałem, jak organizować w ogóle firmę podatkowo i do tej pory z tego korzystam. Dla mnie szkołą życia, jeżeli możemy jakąś wskazówkę tutaj przekazać, ja ten SGH rzuciłem, były tak tylko repetycje i zajęcia, które dawałem tam dla dzieciaków, dla jakichś pracowników firm. Zatrudniłem się w zwykłej hurtowni tkanin i nauczyłem się naprawdę więcej od właścicieli tej hurtowni niż od całego SGH-u. 2 lata później naprawdę firma jedna, druga hulała, więc szło to dobrze. Wracając jeszcze do tych naszych działań networkingowych, myślę, że kolejnym etapem, który czeka w ogóle tę sferę internetową, YouTube'ową, to jest wyjście właśnie zza kamery do ludzi. To, co nawet my dzisiaj, my po 3 latach twojej i mojej działalności w końcu się spotkaliśmy, okazuje się, że jest fajniej niż myśleliśmy, że wizerunki są inne i myślę, że kolejny etap to będzie wychodzenie z cienia, czyli budowanie, w cudzysłowie to żadne budowanie, ale że przedsiębiorca mówi, kim jest, spotyka innych, tak. I robią biznes. I networkinguję, tak. Ja też robię takie spotkania Invest Meeting, teraz są w całej Polsce, w 6 miastach w Polsce, gdzie jest około 100 osób. Jest animacja, czyli ja stworzyłem przestrzeń, że zapraszam tam przedsiębiorców, dokładnie. Ludzi, którzy chcą być przedsiębiorcami. Tam wymieniają się okazjami, kapitałem. Dokładnie. Jest to wszystko poprowadzone tak networkingowo, żeby oni się wymieniali wizytówkami i wiedzą kapitałem. To jest bardzo potrzebne i ja też czuję z tego mega satysfakcję. A powiedz mi, Kuba, jakbyś dzisiaj miał 20 lat, albo dałbyś radę swojemu synowi, który ma 20 lat, to co byś mu radził zrobić? Bo są trochę inne czasy niż jak my zaczynaliśmy. I co byś dzisiaj komuś radził? Żeby bez żadnej wiedzy, bez pieniędzy, co miałby zrobić? Powiem ci tak, ja dużo o tym myślałem. Mam do ciebie książkę zresztą, Sztuka Równowagi Finansowej. Tę książkę zacząłem już pisać jako ten niecierpliwy, powiedzmy to sobie, student. Potem opisywałem te wszystkie etapy w moich pamiętnikach, właśnie próbowałem, bo szybko osiągnąłem sukces, chciałem napisać jak. Szukałem jakichś wskazówek, kluczy. Ja będę mówił moim dzieciakom, żeby były szczęśliwe. Więc pierwsze moje zagadnienie to, żeby dzieciak był mądry, zdrowy i szczęśliwy. Czy on będzie zarabiał 10 tysięcy miesięcznie, czy 100, nie wiadomo. Pytanie tylko, czy będę mu doradzał, czy żyć w tym kraju. To jest... A póki co doradzałbyś mu? Myślę, że tak, bo tu jest nasz dom. Tak. Tu są nasze góry, nasze Mazury.
kurczę, niesamowity naród, tak. Kawał naszej historii. Nie jest idealnie, nie. Ale jeszcze tak źle nie jest. Tu tak? Czujemy się naprawdę świetnie. Tak jest jak, bezpiecznie, myślę, tak? Jest bezpiecznie, jesteśmy na swoim, więc póki co trzeba o to walczyć. Natomiast na pewno musi się, czy powinien się dzieciak przetrzeć gdzieś za granicami, być może na szkołach, uczenia, jakiejś pracy wakacyjnej. Pierwsza porada, mieć swój biznes. To nie ukrywam, że bycie na swoim. Jednak to, co powiedziałeś o tym SGH-u, o MBA, ja odczułem to samo, że to jest produkowanie kierowników, dyrektorów, produkowanie bogatych niewolników. Natomiast wolałbym, żeby mój syn czy córka mieli mały zakład usługowy tutaj na rogu, czy jakiś sklep, prosty internetowy biznes i 5 mieszkań pod wynajem, niż żeby chodzili do pracy. Żeby po prostu byli wolnymi ludźmi. Natomiast poziom biznesów, jakie zrobią, to już zależy od ich determinacji i ich chęci. No bo wiadomo, że łatwiej być szczęśliwym z pieniędzmi niż bez pieniędzy, tak. Ale same pieniądze nie zagwarantują ci tego szczęścia. To co byś radził takiej młodej osobie, która ma 20 lat i zastanawia się, jaką drogą pójść? Czy pójść na początku do pracy, zdobyć trochę doświadczenia, czy od razu otwierać swój biznes? Ja przeszedłem taką drogę, do której zachęcam, żeby pójść do pracy, bo uczysz się wtedy za pieniądze szefa. I na konto oczywiście, tak? Na konto, właśnie, na konto szefa. No, błędy też, tak, on, szef. Dwa, znajomość branży, przyjrzenie się człowiekowi, który pracuje w tej branży 10, 15, 20, 30 lat. No, ja taką naukę dostałem, na pewno nie żałuję, być może nawet za szybko te moje biznesy otworzyłem, bo trochę nie wiedziałem, co z tym sukcesem niemałym rynkowym zrobić, ale po pracy, którą masz, otworzenie swojego biznesu, jakiegokolwiek. Zainwestowanie 2, 3, 5, 10, 100 tysięcy złotych w cokolwiek, żeby nauczyć się zarządzać swoimi pieniędzmi, ale nie swoją pracą. Czyli zatrudnić pierwszego, drugiego człowieka, nie na etat, tylko na jakieś umowy, B2B, jakieś proste biznesiki, jakiś prosty handelek sobie kręcić, czy proste usługi. I tyle. No, żyjemy w takich czasach, pewnie się ze mną zgodzisz, że jeżeli ktoś ma troszkę rozsądku i trochę zdrowia, to jest ciężko nie zarobić 10 tysięcy złotych miesięcznie. To jest naprawdę problem. Tak. Żeby w pracy nie zarobić czwórki, piątki i piątki tak. Gdzieś tam na bokach, to... Z naszej perspektywy, z twojej perspektywy. Oczywiście. Pamiętaj, że każdy ma myślę, inną perspektywę. Ale pytasz o doradztwo. Tak. To ja uważam, że jeżeli młody człowiek narzeka i nawet za dużo się kształci, ogląda te filmy, a nic nie robi i nie pójdzie do pracy za 3000, nie odłoży 2 czy tam 1500, to robi błąd. Tak. Trzeba nauczyć się zarobić chociaż 1000 zł, 5000 zł, 10, a później to jakoś samo idzie. Jak już poznasz mechanizm... To już jest później wiadomo, że pewnie kula się rośnie. Ja bym chyba dodał jeszcze do tego, że pójść do pracy, która nie tylko da ci pieniądze, ale tak na jolo gdzieś tam pójść, tylko żeby pójść tam, gdzie ona ci coś ci wniesie poza pieniędzmi. Ja na przykład poszedłem do pracy w handlu, bo wiedziałem, że handel jest jakby odłącznym elementem biznesu i bez handlu biznesu się nie da zrobić, więc ja potrzebowałem się nauczyć. Ja byłem tak nieokie z danym człowiekiem, mój dzisiejszy wspólnik, a osoba, która mnie wdrażała w pierwszej mojej pracy, pracowałem w browarach Perła, powiedziała mi, że ja wchodziłem do klienta, gdzie w buzi miałem kanapkę po prostu, nie? I trochę się wyrobiłem od tamtej pory. A dzisiaj jesteśmy wspólnikami, tak on mnie tam wtedy wdrażał. Dlatego każdy mistrz był kiedyś uczniem. Znaczy, trzeba się do tego przyznać, tak. Że ja też byłem straszną pierdolą, no po prostu straszną. Tak, człowiek ma 3 języki, dobre studia, jest mistrzem w jakimś... A skończyłeś studia w końcu? Nie, znaczy licencja tak. Ja to dociągnąłem jakoś zaocznie, potem już mi się nie chciało. Do dziś nie odebrałem tego dyplomu. Do dziś przez tam 15 lat mnie nie spytał o ten dyplom, więc... Chyba ci już nie spyta. I tak dalej. Natomiast no, ten początek jest, słuchajcie, trudny i u mnie to może nie było płaczu, ale było, no, było dużo żalu do świata, że trzeba naprawdę się ubabrać w tej takiej najprostszej robocie, to żebrać, brzydko mówiąc, tych klientów, szefa i tak dalej o 50-100 zł, zbierać te pieniądze. Ale myślę, że jak to się zrobi dość pokornie, dość cierpliwie, z głową, to ten sukces przychodzi szybko. No, trzeba ciężko pracować. Tak? I jakby wiem, że dużo mówisz o rentierce, ale no, nie można zacząć od rentierki, bo to się tak nie da. No, tak chyba, że ktoś nigdy nie chce mieć swojego biznesu, jest przekonany, że to nie jest dla niego. Tak? Na przykład moja siostra mówi, że ona nie lubi biznesu, jej to nie jest dla niej, ona chce pracować na etacie. To mimo wszystko wszystkie oszczędności, które ma, no, radził mi ulokować właśnie w jakieś aktywa trwałe, które będą utrzymywały wartość, na przykład nieruchomości. No o ile ma, bo w Polsce się, myślę, że za mało się w ogóle mówi w tej całej edukacji finansowej, po pierwsze o zarabianiu.
Czyli wiesz, nie jest sztuką zainwestować 10 tysięcy złotych. Sztuką jest zarobić więcej. Drugą sztuką jest właśnie oszczędzić te pieniądze. Dopiero później mówimy o jakichś inwestycjach, w co to zrobić. No, widać ogromne rozwarstwienie społeczne dzisiaj. Jedni na tyle sobie nie wiem, nie radzą, czy żyją ponad stan mimo małych zarobków, że im brakuje, a drudzy nie mają co robić z pieniędzmi. To oni niestety niszczą trochę naszą branżę, albo i bardzo nieruchomościową pod względem cen, bo wykupują sobie po 50 mieszkań od dewelopera, to są rachunki, czy nie faktury, tylko akty notarialne rzędu kilkunastu milionów złotych, bo mają bardzo dużo oszczędności. Więc dysproporcja robi się ogromna. Stąd trudno o uniwersalny przekaz, co byś zrobił, gdybyś miał 20 lat, bo to są często to są skrajnie inne osoby, jeden i drugi 20-latek czy 30-latek. Tak, ale na pewno nauczyć się pracować, a nikt od razu nie będzie miliarderem, milionerem ani rentierem na samym początku, chyba że liczy spadek po kimś, tak? Ta rentierka, jeżeli ja mogę ci się przyznać, to jest strasznie nudna. Słuchajcie, no to rentierstwo to jest... Ja szkolenia, jeżeli można mówić o szkoleniach, książkę, jakimś przekazie, to głównie chodzi o psychologię i filozofię. Czyli jak sobie to wszystko ułożyć, że rodzina się puka w głowę, no po co ci cztery mieszkania, a po co ci to, po co ci tamto. Kiedy ty masz pewne przekonanie, robisz sobie właśnie zabezpieczenie, odkładasz te pieniądze przez 10-15 lat, czy bierzesz jakiś kredyt, ja jestem też za wykorzystywaniem dźwigni, ale pod względem technicznym to jest matematyka na poziomie przedszkolnym. Inwestujesz 500, wyjmujesz 3 miesięcznie, raczej ci to nie zginie, no jak będzie wojna, no to ci zabiorą, ale to jest, to się robi troszeczkę samo. To jest proste, natomiast tego w szkołach nie ma. Tego mechanizmu, o tym mechanizmie tak, się nie mówi. O tym mechanizmie się nie mówi. To jest właśnie, ale ja nie uważam, że to jest takie proste, bo proste jest jakby tak flipa zrobić, kupić tanio, sprzedać drogo, ale dookoła tego jest cała otoczka, cały system działania, w pewnym sensie, pewna droga, bo jak będziesz szedł inną drogą, to może ci się uda, ale może ci się nie uda. Więc jakby mi się wydaje, że żeby też rentierkę, żeby kupować mieszkanie na wynajem, też trzeba mieć jakąś wiedzę, ale no bez wiedzy mamy dzisiaj taki system prawny, który jest dosyć bezpieczny, ciężko utopić pieniądze, czyli bardzo kupując ciężko. Mieszkanie, ciężko jest się nadzieć na jakiegoś oszusta, czy nadzieć się, czyli system prawny jest na tyle w miarę bezpieczny, że rzadko się słyszy o jakichś takich... System prawny jest dobry, zły uważam jest system edukacyjny, bo to co ci u mnie dzisiaj w domu powiedziałem, że przyjeżdżają do mnie ludzie na konsultacje, czy właśnie na te warsztaty z ogromnymi pieniędzmi i dla nich kupienie mieszkania inwestycyjnego to jest jakiś w ogóle, jakiś skok w przepaść. Dlaczego? Tak, albo powiedzieliśmy właśnie o tym, że się zakupie boją, tak? 5 złotych monet, że zakup złota, Jezus, Jezus. No nie uczy nas się w szkole inwestowania. Czyli jak masz swoją firmę, to pompujesz w jakiś zakład, w jakąś klinikę, w swoją karierę, ale tutaj są inwestycje typu właśnie jakieś, no ja jestem za tymi małymi mieszkaniami, gdzie ludzie się boją niepotrzebnie, to trzeba zrobić, trzeba się tego nauczyć, że budujesz drugą nogę, drugi filar, dlaczego te ceny podrożały, no bo ludzie zwęszyli, że jest to bardzo bezpieczny interes, jeżeli masz bezpieczną inwestycję, tam masz bardzo słabą stopę zwrotu, no to jest proste jak schemat. I tak mamy dużą stopę zwrotu w stosunku do całej Europy, tak? Tak. Więc mówicie, że 7% to jest, ale no ile jest na lokacie? Ja Daniel wyciągałem przez dobre 7-8 lat po 10-12%. Tak. Tutaj możemy w lewo skręcić do ulicy Tatrzańska, 3 mieszkania kupowane po 80 tysięcy, wynajmowane po 1200, tak. Dzisiaj po 1400. No, Łódź jest jakby takim wyjątkiem. Łódź i Śląsk mają bardzo niskie ceny względem najmu. I teraz wiadomo, że trochę podgoniły. Tylko gdzie rozczarowanie, jeżeli miałem 1400 czy 1200 zł kupując mieszkanie za 80, remontując za 30, no to była inna satysfakcja. Dzisiaj kosztuje 200 i remont 60. Tak. A w zanajem weźmiesz podobnie, więc te czasy jest... już nie wrócą. Nie wrócą. Bo to są takie jakby szalone lata 90, można było tak powiedzieć, dla rynku nieruchomości. Teraz ten trochę się ożywił. Widać nawet, jak się patrzy na Polskę teraz i 10 lat temu, to jest w ogóle całkowicie inny kraj. Rozwinął się strasznie, jest o wiele bezpieczniej, o wiele ładniej. Widać te pieniądze wpompowane z Unii. Infrastrukturę, we wszystko po prostu widać, tak? W place publiczne. Możemy pojechać zobaczyć to mieszkanie. Tak, tak. To zdecydowanie. To albo jeszcze ci jedną inwestycję, to jest to moje centrum biurowe po lewej. Tu akurat nie projektowaliśmy drogi, ale rzeczywiście dużo w różnych miejscach w Łodzi rzeczy kupiłem. Tutaj też po lewej stronie właśnie zobaczysz biurowiec. Tutaj zaczynałem. No już firma była trochę rozkręcona, ale nabyłem parędziesiąt w sumie tych lokali i też do dzisiaj się wynajmują. Bariera wejścia będzie większa, wiesz, kończąc jeszcze ten wątek, ale czy to jest źle?
to jest no, chyba dobrze. A za granicą jest jeszcze większa bariera wejścia, że tam osoba... Nikomu to nie... Tak. Tu możesz w lewo, proszę, do centrum pojechać. Mhm. Nikomu to nie przeszkadza. Trzeba się z tym w jakiś sposób zmierzyć. Dlatego też pytasz jeszcze, gdybym miał 20 lat, co bym zrobił. No nie kupowałbym na dzień dobry 3 mieszkań pod wynajem za 400 tysięcy w Warszawie. Tylko za te pieniądze możesz zrobić naprawdę dobre interesy. Tak. Handlowe, pomnoż, usługowe. Zainwestować w siebie, zainwestować w swój biznes. Dokładnie. Bo to rada jest dla każdego inna, tak? I myślę, że zależy od, to jest tak jak iść do lekarza, tak? Panie, co na ból głowy, no? Mhm. I teraz trzeba zapytać, no dobra, jaka jest przyczyna? Tak, jest przyczyna, żeby zbadać to i tak samo jest tutaj, ile masz lat, jaki masz majątek, jakie masz perspektywy, co chcesz dalej robić i wtedy odpowiedź jest różna. Jeżeli przyjeżdża do mnie małżeństwo, lat 50, rozwinięte firmy, spracowani, zmęczeni, 5 milionów na koncie, mówię wprost, kupcie sobie 15 mieszkań i dajcie sobie spokój. Tak. O, szczęśliwi. Przyjeżdża 25-latek, który ma pomysł na interes i mówię, wybij sobie mieszkania z głowy, bo kapitał z kapitału 300 tysięcy zrobisz 3 miliony w ciągu 2-3 lat. Tak. Wtedy sobie sukcesywnie na jakiejś dźwigni właśnie zaliczkuj te mieszkania, kupuj i tak dalej, ale każdy pójdzie inną drogą. Natomiast cel jest jeden. Uważam, że ten układ, półrentierski, ten układ równowagi, jak dla mnie jest układem zbawiennym. Im więcej kumatych przedsiębiorców poznaję, tym bardziej widzę, że każdy chce mieć i firmę, i zawód, ale i trochę świętego spokoju i ogromną, nawet nie poduszkę, co taki bunkier finansowy, żeby dożywotnie nie musieć już tak, żeby czuć się spokojnie, tak? Działać. I wtedy jest banan na twarzy, wiesz, naprawdę bardzo dużo latam w tej chwili po świecie. Pełne samoloty Polaków, szczęśliwych Polaków. Ku mojemu zaskoczeniu to nie są żadni milionerzy, to są ludzie, którzy zarabiają sobie 10, 12, 15, 20 tysięcy na swojej działalności. Podróżują, wychowują dzieci, kupują fajne samochody i sobie żyją. Business Rider. A czym jest dla Ciebie taka równowaga? Jakbyś miał powiedzieć tak, jaki jest taki Twój przepis? To są jakieś procenty w ilości pracy i czasu? Wiesz co, ja zacząłem być szczęśliwy. To jest, szukałem przez 20 lat, najpierw tego szczęścia szukałem w pieniądzach, w biznesie. Byłem przekonany, że jak to auto kupię, to będę bardziej szczęśliwy, a jak tamto, to jeszcze bardziej, a jak duży dom, to już w ogóle, i jak tu pojadę i tak dalej. Dzisiaj widzę, że to szczęście jest bliżej niż nam się wydaje. Dzisiaj jest to odrobina świętego spokoju. Coś, czego przez wiele lat nie miałem, to jest dobór w ogóle ludzi, z którymi chcę być. I w sensie zawodowym, i prywatnym. Mhm. To jest równowaga. To robię to, co naprawdę chcę. A miałeś takie sytuacje, że musiałeś na przykład, widziałeś, że ktoś był toksyczny w swoim otoczeniu i go musiałeś odciąć i jakby... Dzisiaj mówię to wprost, że pewnym ludziom nie pomoże, czy to już nie jest kwestia pieniędzy, czy ktoś kupi, czy nie kupi, czy to jest swój kontrahent, czy znasz go 20 lat. Po prostu nie ma coś sensu, trzeba powiedzieć nie. To nie jest, to jest wręcz zrzucenie jakiejś maski dla swojego dobra, dla dobra innych. Myślę, że coraz mniejsza toksyczność w otoczeniu to jest bardzo ważne. Druga rzecz, bo myślę, że równowaga życiowa się z tą finansową bardzo łączy. W moim przypadku jest to powrót do sportu, powrót do zdrowia, przejście naprawdę na wegetarianizm, te różne wybryki, które robię tam w internecie, czyli te metamorfozy, to też jest prawdziwa historia, 12 tygodni jakichś ćwiczeń, sportu, diety i tak dalej. To mi pozwala odnaleźć jakiegoś ducha. Zatraciłem się troszeczkę w rodzicielstwie, uważam, z dzieciakami uwielbiam chodzić na rower, wyjeżdżać właśnie na jakieś bliższe, dalsze wycieczki, spędzamy teraz całe tygodnie na Mazurach, łowimy ryby gdzieś tam na starych pomostach. To jest dla mnie równowaga i się tego trzymam, a finansowa to jest jak najbardziej sztuka nauczenia się wydawania pieniędzy, nie tyle inwestowania, co staram się część pieniędzy po prostu przepalić, bo jeżeli ja tego nie przepalę, to i tak przepalą to lada chwila dzieci albo wnuki, a ja przepalając nie mam na inwestycje, czyli nie muszę robić sobie pracy. No okay, bo wiesz, inwestycja tak, to jest też robota. To jest taka komfortowa sytuacja, no bo to też nie jest rada bardzo uniwersalna, to jest bardzo skustomizowana rada w Twojej sytuacji, ale ja też to rozumiem, bo też nie każdy ma taką łatwość w wydawaniu pieniędzy. My mamy taką łatwość w zarabianiu, a w wydawaniu no trochę musisz... Znaczy ja się uczę, cały czas uważam, że nie stać mnie, czy szkoda by mi było pieniędzy na Ferrari. Ostatnio taki Karol właśnie z Klubu Aktywnych Rentierów mówi, Kuba, no kupmy sobie po Ferrari. No w mojej głowie to jeszcze się nie mieści, że można, tak też miałem bycie, że ostatnio przygodę w salonie, jak pytasz o cenę i czy można wrzucić w koszt, to znaczy cię nie stać. I może dobra to była dla mnie rada. Także może to jeszcze nie jest ten etap. Natomiast na większość zabawek odhaczyłem, większość wycieczek sobie odhaczam. Czuję się bardzo spełnionym, bogatym człowiekiem. Tego bym, wiesz, może to jest metoda, żeby nie mieć dużo, czyli
Wiesz, jak masz dużo, to nie masz miliardów, a żyjesz dobrze. Tak, tak, bo jakbyś miał miliard na koncie, to wcale by o wiele to więcej nie zmieniło. Tak? Staram się udowadniać sobie i otoczeniu, że można, i to robię od dobrych 10 lat, spełniać marzenia, mając ten budżet ograniczony, a inwestowanie na siłę jak najbardziej tak. Jest wielu kolegów naszych starszych, którzy rzeczywiście na nas śmieją się, słuchając tego, co my mówimy, że co to za inwestycje, 10 mieszkań czy 20 pod wynajem, to jest śmiech. Natomiast wydaje mi się, że to wystarcza. Tak. I każdy człowiek z tej klasy średniej, czy jakiś aspirujący przedsiębiorca, mały, średni, może sobie fajnie pożyć. Pewnie. A ile masz teraz lokali? Jaka jest liczba? 40 lokali takich usługowych, 20 mieszkań i taką dość dużą ziemię podzieloną na tam 14 działek do podziału na kolejne 3 każde. I to wszystko wynajmujesz, tak? No, oprócz ziemi. No wiadomo. A to, kto ci to obsługuje jakby? Wiesz co, jest taki bardzo mały zespół w mojej firmie. Jest moja prawa ręka, asystentka, jest moja żona. Mieszkania się, to też wam mogę powiedzieć, że ja przez okres, jak byłem na tym moim urlopie rentierskim, straciłem jednego ważnego pracownika dla mnie, takiego kluczowego. On się ożenił, poszedł do korporacji, trochę nie wiem dlaczego, i zostałem sam z tym problemem mieszkań. Ja się tym zajmowałem przez 2 lata sam. I ja nie robiłem nic. Nic. Po prostu, jeżeli się dobrze zarządzi, To jeden najemca pokazuje do tego stopnia bezczelności, już wynajmowałem mieszkanie, że jak ktoś... Wypuszczę się z umowy, ale musisz pokazać... Autentycznie. Tak. I no, ktoś przychodził na umowę, ja nawet się cieszyłem, bo spojrzałem komuś w oczy. Kaucja była duża, więc miałem to w nosie, ale tam niespecjalnie jest jakaś robota. Tak, wiadomo, zawsze jest jakiś serwis, jakiś problem i tak dalej. Ale problem... Przy ilości... No, płacisz 200-300 zł, przyjeżdża pan remonciarz. Ja się nauczyłem ludziom bardzo ufać. Tak, naprawdę, zdalnie trzeba to robić. Zdalnie. I wtedy, no okej, no nawet przepłacę 200 zł, czy 300, czy 500, może coś tam stracę. Były 2 wtopy, bo ja na YouTubie opowiadam tę moją historię. No jak ktoś ci dewastuje mieszkanie, albo ucieka, to też jestem takim zawodnikiem, że no nie będę menelowi, czy lumpowi z tym szacunkiem. Nie, właśnie będę odpuszczał, bo nie będę szedł do sądu za 10 tysięcy złotych, bo wygram sprawę, żaden syndyk, komornik tego nie będzie, tak, nie ma z czego ściągnąć. Wolę to olać, ale to były na w sumie kilka milionów tych przychodów całych pasywnych, czy zysków w ogóle pasywnych, jak straciłem 20 tysięcy złotych, czy 30 na jakichś niedopłatach, no to jest kropla w morzu. Tak, a roboty nie ma. Tak. Powiem szczerze tu wszystkim sceptykom, że jeżeli chcecie pracę, to pracę każdy znajdzie. Możecie jeździć, kontrolować, sprawdzać, czy ktoś kluczyka nie zgubił, czy zapłacił za prąd. Ja to mam tak porozwiązywane, tego może uczę na warsztatach, żeby właśnie nie robić sobie kłopotu, pracować bardziej kapitałem, bardziej dźwignią, niż swoim czasem pracy. Ale asystent się przyda, tu nie ukrywam, że... Tak, super, te rzeczy, które trzeba zrobić w imieniu właściciela. Musi być tak, te sprawy księgowe, podatkowe, administracyjne, operacyjne trzeba zrobić. No i jest trochę roboty, jak się buduje portfel. Tu nie ukrywam, że ja pomogłem rodzicom, mamie, sobie, znalezienie tego mieszkania. Przez internet się tego kupić nie da, tak? Trzeba zobaczyć nieruchomości, jest to takie, że trzeba być na nich po prostu, zobaczyć. To też jest robota i tego chyba raczej nie zlecisz, że jak masz do wydania kilka milionów złotych, trzeba poświęcić te popołudnia, może nawet i się skonsultować, co kupić, czego nie kupować, w jakiej... Bo łatwo kupić coś później, co jest, na przykład ja mam taką zasadę, że kupuję rzeczy płynne. W razie gdybym musiał to sprzedawać, albo zmienić zdanie, albo przejść gdzie indziej, to kupuję płynne rzeczy, czyli tak, ty też pewnie małe mieszkanie. Tak. I nie kupuję jakichś takich wehikułów typu 100 metrów i 5 kawalerek, albo jakichś domów, które są podzielone na 100 mieszkań i tak dalej, które są nielegalne zresztą. No niestety. I w każdej chwili mogą ci wyłączyć z użytkowania taki dom przez inspekcję, na przykład, jak ci sąsiad podpierdzieli. No i to są takie wehikuły ryzykowne. Kupuję najprostsze rzeczy, może one są trochę mniej rentowne, ale bezpieczne najbardziej. To jest pełna zgoda. Wiele osób robi ten błąd, mając już, bo jak nie masz kapitału, to chociaż robisz mniejsze błędy, bo nie masz za co zrobić tych błędów, bardziej uważasz. Wiele osób traktuje to na takiej zasadzie. Przeczytałem 2 książki, coś tam znajomy powiedział. To są często osoby w wieku 45-60 lat, sporo pieniędzy na koncie, duża inflacja, lokata nieopłacalna, to coś kupmy. No i ktoś kupuje to jak dla siebie, bo może dzieci zamieszkają za 20 lat, bo jest duży taras, bo jest to. No to się w najmie zupełnie nie sprawdza. Nie broni się. No. To jest za dużo argumentów teraz, żeby tu powiedzieć, czemu nie warto, czemu warto. Ale ja, moi drodzy, i przy tych cenach,
cały czas do nieruchomości zachęcam, można mnie tutaj banować, hejtować, ale uważam, że to jest jeden z niewielu bezpiecznych kierunków inwestycyjnych, realnych. Tak, umówmy się, że nie tylko nieruchomości, bo to nie można stawiać wszystkiego na jedną kartę, tak? Ale to jest tak silna karta, że ja mam 10% majątku postawionego właśnie. Ja niestety też, albo istety. Co sądzisz o innych alternatywach typu kryptowaluty? Ja poznałem, myślę, że w miarę dobrze Fila Koniecznego, który jest dużym autorytetem, jeśli chodzi o krypto, całkiem mądrze przekonał mnie do strategii inwestowania w ogóle w Bitcoina, tam w te główne krypto, bo resztę to wiem, że są ogromne górki, ale też ogromne ryzyko. Natomiast ja jako taki starej daty, można powiedzieć, handlarz, handlowiec, zwykły przedsiębiorca, no nie kupuję tej koncepcji. Dwojako. Po pierwsze, no jest ryzyko straty, ale dwa, przypomina mi to trochę kasyno, że sprawdzałbym, czy ja zarobiłem, czy straciłem, czy kupię, nie kupię. To tutaj, tak jest właśnie. Naprawdę, też bym to traktował jako pracę, że myślę, co się z tym zadzieje. Dwa, aktywo jest dość wirtualne. To cała koncepcja kryptowaluty jest dlatego, że jest krypto. Natomiast no, to małe mieszkanie, które kupiłem 10 lat temu, ja wierzę, że jeżeli nie będzie końca świata, to ja i tak te 200, 300, 500 dolarów za nie dostanę i zawsze będzie cokolwiek warto. Tak, bo jest trwałe, tak? Jest trwałe, jest namacalne, to jest dobro pierwszej potrzeby. No, ja mógłbym 3 godziny mówić, dlaczego nieruchomość. Myślę, że to samo dotyczy krypto. Znam wiele osób, które zarobiło miliony złotych na kryptowalutach. Ja do tego pociągu póki co nie wszedłem. Bardziej myślę o kruszcach, bardziej myślę o ziemi. Jeszcze wszedłem, wiesz, też na taki dziwny stan, to w ogóle jest takie mało szkoleniowe, ale w tej chwili zacząłem inwestować w czas wolny, w święty spokój, w podróże. To jest moja inwestycja, nie żałuję żadnych 10, 20, 30 tysięcy złotych w podróże i autentycznie w sport. Czas, który musisz poświęcić na trening, to są często godzina treningu, ale przygotowanie, rozmowa z trenerem i tak dalej, jakieś tam wycieczki do parku, jakieś Ironmany. Wolę przepalić 300 tysięcy złotych na jakieś projekty sportowo-podróżnicze, niż kupować mieszkanie pod wynajem. No, straszne, ale... Znaczy, w naszym przypadku to ma sens, tak? No bo w zdrowym ciele zdrowy duch, a zdrowy duch robi dobre interesy i myśli trzeźwiej, myśli bardziej rzutko i to na pewno się przekłada, tak? Znaczy, ja dzisiaj nie rzucam się na nieruchomości, tak jak rzucałem się bardzo w latach 2011-2015, tak dzisiaj kupuję to na zasadzie do kupienia ostrożnie, ale bez żadnej podniety, bez fajerwerku. No to, ale dlatego też, że masz, Kuba, ale dzisiaj gdybyś miał pieniądze na koncie, jakiś kapitał, to pewnie byś się na nie rzucił, jak reszta rynku. Co ja doradzam? Ja uważam, że jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, ma pieniądze i ma zdolność, to nie kupienie sobie 10-20 małych mieszkań pod wynajem to jest po prostu błąd. To jest założenie, to jest coś takiego, to jest taki must have. To jest tak, niedbanie o zdrowie psychiczne, fizyczne, tak samo ta mała emerytura, czy tu będzie rządził Tusk, Kaczyński, czy tu będzie Niemiec rządził, czy tu będzie rządził, kurczę, Rosjanin, gdzieś trzeba mieszkać, chyba że nam to, nie wiem, wydziedziczą, nam zabiorą, spalą i tak dalej. Raczej to się nie zadzieje, bo to też tu rozmawialiśmy poza kulisami, że troszeczkę za dużo straszenia jest w internecie. No, żyjemy w najlepszych czasach w ogóle w historii świata. Raczej chyba tutaj nikt na mieszkanie nie zabierze. Mało tego, jak zabierze, to trudno. Mogą opodatkować co najwyżej, tak? No to opodatkują, no to będzie, wiesz, to nie zarobisz 4%, tylko 2,5%, ale myślę, że i to jest, wiesz, takie pytanie, którego może nie zadałeś, ale ja za dużo pieniędzy wpompowałem w firmę. I je się łatwo traci, bo... Dokładnie, za mało kiedyś, gdybym miał swój... O, to jest dobre. Gdybym miał swój rozum w wieku 26, 7, 8 lat, kiedy zarabiałem bardzo łatwych, dużo pieniędzy, z jednej faktury mogłem kupować sobie tak naprawdę mieszkanie praktycznie za cash takiej franczyzowej. Ładowałem to z powrotem w reklamę, w firmę, w ludzi, w infrastrukturę. I dzisiaj myślę, że ktoś może mieć, wiesz, duży zakład, tak jak powiedziałem, dużą klinikę, majątek, fabrykę i tak dalej. Nawet nie majątek, co pewien cash flow. Zarabia, ma ludzi, pracowników, kontrahentów i tak dalej. I się kręci wszystko. Wszystko się kręci, ładuje w firmę, natomiast nie odcina kuponu, którego nie kumuluje dalej w jakiś głupi grunt, albo właśnie te 20 mieszkań, nawet po 300 tysięcy, to jest 6 milionów. Na dobrej dźwigni kredytowej wkładu potrzebujesz 2 miliony złotych.
to nie są duże pieniądze dla przedsiębiorcy, on o tym dzisiaj nie myśli, bo tak, jest dobrze. Bo jest dobrze i on pompuje, bo chce jeszcze więcej, chce jeszcze większą firmę, właśnie, ale jak będzie wszystko mu się skończy, to się wszystko nagle zniknie, tak? I może się okazać, że ta struktura nie ma takich top lossów poustawianych i tam nie ma majątku, tylko jest cash flow. Fajną rozmowę odbyłem w ogóle z Przemkiem Słomskim. Ja myślę, że warto zaprosić go również do, żebyście się poznali, porozmawiali, bo to jest dobre dla widzów, którzy inwestują w nieruchomości, ale on mi sprzedał taką informację, że wielu przedsiębiorców prowadzi te swoje biznesy, a nie ma w jakimś kruszcu czy w mieszkaniu 10, 20 czy 100 tysięcy złotych. Tak. Absurd. Tak. Często przedsiębiorca robi biznes 15 lat i wszystko jest na kredycie, na leasingu, na długu, tak, bo tak, tu jest, tu masz obrotówkę, I on nie śpi, tu masz inwestycyjne, tak, tu masz terminy płatności, tak, ja jestem winien tobie, ktoś jest winien mi. Jak weźmiesz kartkę i go to, co powiedziałeś też o tym majątku netto, tak, że on jest pod kreską. Tak. Albo bliski, tak? Niby jest obraca dużymi pieniędzmi, a tak naprawdę jakby teraz go sprawdzić, to a nie... mieszkanie jest o tyle fajne, że idziesz do notariusza, chcesz sprzedać, nie wiem, chcesz mieć 1 000 000 złotych, upłynniasz 4 kawalerki, masz bańkę. Tak. Mało który przedsiębiorca, mówimy tutaj o Figofago, że tak, wiesz, sportowe auto niełatwo dzisiaj kupić albo wynająć, okazuje się, że jest kołodupcem, tak? Że nasi dziadkowie emeryci mają jakąś emeryturę, ale chociaż dom spłacony i coś swojego. To jest taka, myślę, że rozsądna przedsiębiorczość. Może do tego rozsądku bym w ogóle zachęcał. Okej, okay, super. Na pewno nieruchomości są bardzo ważną częścią tej życiowej, rentierskiej układanki. Biznes Rider. A w ogóle teraz ile osób pracuje w swoim zespole? Bo robisz różne rzeczy, projekty te nieruchomościowe, projekty aktywne rentier. Tak. Czasem robisz jakieś wyjazdy, szkolenia, plus tak, jeszcze masz kanał na YouTubie. Ile osób dla Ciebie pracuje? To też ciekawostka, może podpowiedź. Dzisiaj rozmawiałem z moją panią dyrektor, czy taką bardzo ważną osobą w zespole, którą też chcę zwolnić, żeby przeszła na swój, żeby otworzyła rachunek, swój interes, tak, swój rachunek. Żona, która jest ze mną w interesach, bardzo też jest na swoim. Wszyscy są na swoim, więc myślę, że za dobre... Za 2 miesiące nie będę ja zatrudniał nikogo, a współpracuję z dziesiątkami osób. No tak, ale jakby takich, wiesz, ja nie pytam o formę zatrudnienia i tak dalej, bo to nie ma znaczenia, to jest jakby kwestia stanu umysłu. Łącznie w zespole to jest, słuchajcie, z 7 osób, nie więcej. Okay. Okay. Takich osób bliskich, bo czasami jest ktoś, kto robi coś tam. A nie, no to oczywiście. Ktoś ci, nie wiem, samochód 6-7 umyje, osób tak? I to w zupełności wystarcza. Co do samych nieruchomości wystarczyłaby mi jedna osoba na 1/4 etatu. Okej. Okay. Nie, bo ja też jestem zdania, że im mniej ludzi, tym mniej problemów, bo każda osoba jakby wnosi dużo pracy, ale też trzeba ją obsłużyć. Znaczy tworzy też problemy, których tak, nie ma. No to zależy też jakich ludzi, ale oczywiście. I teraz nawet trzeba z nią porozmawiać naprawdę, trzeba jej wyznaczyć zadania. Oczywiście. I mniej ludzi, to ja też się czułem, jak sprzedałem jedną firmę, gdzie było tam 20 osób, biuro nieruchomości, to nagle odżyłem i jakby zobaczyłem, że mi po prostu jest lżej. Może mniej zarabiam, ale wziąłem pieniądze za firmę, ale nie mam tych wszystkich problemów, które są dookoła tych 20 osób. Danielu, w firmie odzieżowej tak zrobiliśmy. Wziąłem listę klientów. Mhm. U nas były dwa problemy. Z płatnościami, czyli ludzie brali towar, płacili z opóźnieniem albo w ogóle i był stok magazynowy, żeby obsłużyć sklepy, które chciały dobierać towar. A kolekcje były 2-rocznie, więc to się kumulowało. Ja wziąłem listę klientów, odhaczyłem w połowie i podziękowałem tej gorszej połowie. Połowę mniejsze przychody, oficjalnie, 2 razy więcej zarobki, 3 razy więcej spokojnej głowy i wolnego czasu. Moja żona odżyła wtedy jako właśnie kierownik czy tego projektu, więc nie zawsze przychód większy oznacza większy zysk. Kaloryczność też, nie? Jest ważna. O to chodzi. Ma być zyskownie, ma być kalorycznie. Do tego dążę. A jeżeli chodzi o ten klub rentiera, na czym on polega? Kogo tam zapraszasz i w ogóle o co chodzi? Bo to jest moje nie pierwsze dziecko takie szkoleniowe, natomiast zauważyłem, że ten rynek szkoleniowy jest rynkiem bardzo otwartym. Każdy może przeczytać książkę, każdy może przyjechać na jakiś networking, każdy może przyjechać na konferencje czy na warsztaty tam 2- czy 3-dniowe. Natomiast okazało się, że pewne zażyłości budują się przez dłużej niż jeden dzień i potrzebna jest selekcja zawodników. To jest może nieeleganckie, co mówię, ale inaczej myśli 30-latek, który zarabia 5 tysięcy miesięcznie, inaczej ten, który zarabia 100 tysięcy miesięcznie. Po prostu są dwa różne światy. I poprzez pewne bariery wejścia, poprzez pewien dość ambitny plan taki wyjazdowy, poprzez selekcję, rekrutację zawodników, zbudowałem to grono
ponad 60, 70 już w tej chwili osób, czyli kończymy, można powiedzieć, zapisy. Ale jeszcze można się zapisać, tak? Można, można. Okay. Jeszcze kilkudziesięciu zawodników na pewno do tej setki wejdzie, tylko ten networking robi się sam. Mhm. Jak jest dobrze... Dobrana społeczność. Tak jest, dobrze zrekrutowana, wyselekcjonowana. Też ktoś, kto czytał moją książkę, rozumie tę moją filozofię, przeszedł podobną ścieżkę, bo każdy to przechodzi, kto ma dom, dzieciaki, firmę, jakieś inwestycje rozgrzebane, to co też wspomniałeś na rozmowie, nie ma się z kim bawić. To już nie chodzi o biznesy, tylko nikt cię nie rozumie, tak? Tak jak teraz ty chcesz kupić dobry samochód, ja wiem dlaczego, wiem po co i tak dalej. Dla wielu osób jest to absurd. Zbędny wydatek to jest... Tak, a dla nas jest to normalność, czy ktoś ma, czy ktoś nie ma. Zresztą to akurat my nawet o autach nie gadamy, bo to nie ma zupełnie, nie ma znaczenia. Natomiast podróżowanie, jakieś wsparcie, coś co na pewno ty i ja odczuliśmy, że to nie ma nawet z kim się ani ścigać, ani podzielić pewnym sukcesem, więc... I to nie tylko jest moje gadanie czcze, tylko ostatnie wyjazdy do Dubaju. Polecam obejrzeć filmik. Uczarka tradera na Majorce. Wyjazd, który zrobiliśmy na Zanzibar. Wyjazdy tutaj Bieszczady, Zakopane, jakieś Mazury. No to się dzieje samo. Cieszę się, że jestem ojcem chrzestnych nowych znajomości gdzieś przedsiębiorców. Bardzo zachęcam. Cieszę się również, że ty się zgodziłeś pojechać z nami na te Malediwy pod koniec października. Ja będę właśnie w Malediwach w klubie Rentiera, więc gdyby ktoś chciał pojechać, to jeszcze wiem, że Kuba jeszcze nie zaczął zapisów. I w ogóle zapraszamy do klubu Rentiera, bo ja byłem na jednym wyjeździe u Kuby i tam poznałem bardzo fajnych przedsiębiorców, którzy robią naprawdę solidne biznesy i myślę, że wszyscy od Ciebie byśmy się mogli uczyć mnóstwo rzeczy, bo każdy ma inne doświadczenie, miał inne problemy, inaczej je rozwiązał i ja na przykład byłem na takim evencie ostatnio, gdzie było wielu przedsiębiorców, naprawdę dużych i jedna rzecz powiedziana gdzieś tam w imprezie, taka iskra, dała mi zaoszczędzić na moich zakupach parę tysięcy złotych. Więc... Ale to się dzieje, powiem Wam. I jeden drugiemu. Jeden jest w krypto, drugi właśnie w deweloperce, trzeci ma biuro nieruchomości, czwarty jakieś podatki, inny udziela kredytów, inny handluje jakimiś pojazdami. Tak. Są inny patenty ma... po prostu. Które... Patenty, tak. I to są w naszym przypadku naprawdę, to nie są może miliardowe oszczędności, bo to jakieś abstrakcje, ale kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych jednym kontaktem. Zadzwoń tutaj do tego, on wie. Bardzo proszę. Dwa, coś o czym się nie mówi, czyli ta... psychika. Tak. Jesteśmy, ja nazywam przedsiębiorców wojownikami, wilkami. No ile możesz być sam? Tak. Nagle tak no, nam się odpalił dzieciak na tym wyjeździe, tak? Że się okazuje, że w pewnym towarzystwie możesz zdjąć pewną maskę, zdjąć białą koszulę, wyłączyć te kamery i pogadać o pierdołach, ale z poważnym człowiekiem. Tak. To jest też dziwne w Polsce, bo zwykle niepoważni ludzie, tak jak politycy, przebierają się w garnitury i udając, są mądrzy. Tak, przedsiębiorca, czy on jest w klapkach, czy on jest w koszulce, czy on jest w garniturze, czy on jest w Ferrari, czy w tramwaju, on zrobił swoje, to jest jego prawdziwa historia, może handlować, dzielić się doświadczeniem i tak dalej. No i plus, wiesz, egzotyka. Ma dużo przedsiębiorców taki kłopot, że jest wyjazd za 30-40 tysięcy, może aż tak drogo nie, ale na osobę, no nawet za 20 tygodniowy. Mało który fajny kolega, przyjaciel sportowy z liceum, z pracy, po prostu albo go żona nie puści, albo bo go nie stać, albo go mentalnie nie stać, że zaraz, no po co nam to, po co nam wynajmowanie Ferrari czy statku w Dubaju, lepiej, prawda, kupmy, nie wiem, towar do firmy. Więc specyficzny projekt Active Rentier Club dla ludzi, którzy mają już pieniądze, chcą je mądrze wydać, w mądrym towarzystwie czegoś się nauczyć i nie ukrywam, że lenistwo nie jest naszym priorytetem. To jest klub zrobiony, to nie jest o wolności finansowej, to jest bardziej po to, żeby się zmotywować, wrócić z powerem do działania. Okay. Żeby dużo zarabiać, pracować, ale mądrze. Tak. I fajnie spędzić czas. Także Malediwy, Daniel Siwiec będzie gościem specjalnym, jak ostatnio właśnie trader na Majorce. Myślę, że zrobimy fajny tygodniowy wyjazd na drugi koniec świata. Super, właśnie ja planowałem na Malediwy w najbliższym roku, także to świetnie się składa, bo dostałem jeszcze inną propozycję, ale tam już byłem. Kuba mi dał wybór, pozorny wybór, można powiedzieć. Ale... Ja dałem taki wybór, albo Malediwy, albo Malediwy. Tak. Nie, ale naprawdę będzie fajnie, bo ja wiem, co się dzieje na takich wyjazdach, też z networkingu. Można powiedzieć, że ja biznesowo jestem tu, gdzie jestem, dzięki właśnie różnym wyjazdom, networkingom, gdzie sam się pchałem, żeby wejść to. Bo to jest tak, że jeżeli ty wchodzisz w środowisko, to później mówisz tak samo albo zachowujesz się tak samo jak to środowisko i też tutaj są wszyscy na innym poziomie na tych twoich wyjazdach. No, w sumie to trochę na różnych, ale mniej więcej każdy ma jakiś biznes, gdzie zarabia pieniądze. I no te, wiesz co, biznes i filozofię, bo ja jeździłem na wyjazdy z tak zwanymi bogatymi ludźmi, natomiast za szybko
albo w ogóle wychodzi jakaś bucowatość, jakieś sknerstwo, że ktoś ma wszystko, nie kupi sobie herbaty. No jest jakiś posiłek do zapłaty po 15 euro czy pod 50, jest problem, żeby to ściągnąć. Przykład właśnie ostatnio Majorki, 36 osób, różny wiek, różne branże, różne poglądy. Nikt nawet nie podniósł głosu. Wiesz, może tym językiem rozmawiamy 7 dni, często po alkoholu, tak? Często do 5 rano, jest dużo zajęć, ludzie są zmęczeni, niewyspani, jakieś covidy, maseczki, natomiast jest na tyle w tym wszystkim kultury, w tym całym chaosie jest na tyle zrozumienie jej kultury, że to trwa. Więc tym przyjemniej mi się to robi, tym myślę, że ty również będziesz chyba pozytywnie zaskoczony tym wyjazdem, także Active Rentier Club tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał, no to niech pisze na maila. Tylko mówię, zawodników już zarabiających odpowiednie pieniądze tam... Jaka jest granica? Tak jakby, wiesz co, zrobiliśmy limit 500 000 zł zarobku na czysto rocznie, natomiast średnia taka zarobkowa to jest no ten 1,5 milion, to tak średnio zarabiają zawodnicy. Czyli te 100 tysięcy miesięcznie, to wiele osób może odstraszyć, ale wierzcie mi, że ta średnia klasa się naprawdę buduje w Polsce tych zawodników. Są te osoby. Właśnie a propos tego, co powiedziałeś, to spotkałem ostatnio takiego przedsiębiorcę, mówił, że ma kolegę, naprawdę zarabia mnóstwo pieniędzy, mnóstwo, że po parę milionów miesięcznie. I kupił sobie chałupę w Hiszpanii. Ale to nie jest trader. Kupił sobie chałupę w Hiszpanii, gdzieś na wyspie, duży dom, willę i tak dalej, zapraszał go do tej willi. Ale jest takim sknerą, że żeby szkoda mu było pieniędzy na transfer z lotniska, żeby wydawać na taksówki, tam po 200 zł czy tam po 300, czyli kupił sobie stary samochód, który stoi tam na tym lotnisku, w sensie 20-letni jakiś taki za 500 euro, stoi i tam czeka na niego, żeby mógł sobie dojechać do tej swojej willi. Znaczy to są złe nawyki, Danielu, to ja ciężko mi oceniać, bo ten człowiek jest od nas starszy prawdopodobnie, bardziej majętny i tak dalej, no ja postrzegam go jako to jest patologiczne zachowanie, tak? No przecież ten facet niedługo, czy to jest, dokopnie w kalendarz za, nie wiem, 10, 20, 30 lat, ile wydasz na te taksówki? No tak, tak, to tak. Nawet 10 tysięcy euro przez 10 lat. Chodzi o to, że to jest pewien paradoks, nie? Że paradoks. To... Myślę, Daniel, że przecieramy, tak też powiedzieliśmy, pewien szlak, żeby się nie zatracić i myślę też, co też może przyznasz, że na każdym poziomie tego rozwoju finansowego można sobie pozwolić na wycieczkę, i na jakiś fajny ciuch, i na dobry obiad. Trzeba. Umieć się nagrodzić, wyszedł ci jakiś deal, coś sobie kup, widziałeś ten skuter, którym się chwaliłem. Tak, bardzo fajny. I właśnie o ten skuter to chciałem zapytać, no bo kupiłeś ten skuter, który ani nie jeździ pewnie, ani nie wygląda. Tak. Wiesz, i... Ja kupiłem ten skuter dlatego, że byłem u Czarka właśnie na Majorce, wypożyczyliśmy skutery, takie popierdziawki, strasznie mi się spodobało. Jestem motocyklistą zatwardziałym, takim jeżdżącym na bardzo dużych motocyklach, ale okazało się, że większego banana na twarzy miałem na małym skuterku niż na wielkim, drogim motocyklu. I tak to samo się dzieje w Łodzi. Jeżdżę sobie no w sumie to od paru dni, bo mam ten skuter od niedawna, ale też była to forma nagrody, bo sporo energii wrzucam tutaj w tej chwili, te wyjazdy, konferencje i tak dalej. Nawet podróże prywatne stały się dla mnie pracą, bo to wszystko gdzieś tam na Instagramie robię. Jako takie podziękowanie dla samego siebie, chłopie. Starasz się to jest rowerek. Super, bo wiele osób buduje firmy i mówi, no jeszcze jak ja zarobię za parę lat, to będę wtedy wyjeżdżał, tak? Kiedyś się tam dorobię. Ja pamiętam taką swoją filozofię, jak założyłem firmę, to po pół roku zatrudniłem sobie asystentkę, po pół roku posiadanie firmy, swojej pierwszej, biuro nieruchomości wtedy. I po pół roku wyjechałem na wakacje do Turcji. To nie był jakiś tam drogi wyjazd, ale chodzi o to, że mentalnie zostawiłem firmę, która dopiero raczkowała. Już zarabiała na siebie, już była na plusie, ale no, to też było ciężkie dla mnie, ale no, to zapracowałem sobie na to, a inne osoby po 5 lat pracują i mówią, że jeszcze nigdzie nie byli. Film taki nagrałem ostatnio właśnie, że paradoksem jest to, że 80-parolatek jest w pracy w swojej firmie. Też mogę się pochwalić, że w wieku 27-8 lat, jak już tą firmę na pewne tory wrzuciłem, mnie w tej firmie nie było. Musisz zarządzić, musisz, nie wiem, tam nawet jakieś przelewy zatwierdzić, jakieś decyzje podjąć, ale nauczyć ludzi swoich pracować, bo wiele osób ma konstrukcję pracownika, większość. Oni chcą być kierownikiem, chcą być asystentem, handlowcem, dyrektorem, już nie mówię o tych wszystkich sprawach produkcyjnych czy usługowych, że pracę trzeba przerobić. I naszą umiejętnością przedsiębiorcy jest połączyć kropki, dać tym ludziom pracę, dać im budżet i się nie wtrącać. I sobie ten wyjazd do Turcji, czy nie, zresztą Turcja najlepsza. Też jeżeli mogę coś powiedzieć po ostatnich 10 moich wylotach, dobra Turcja jest lepsza niż wszystkie Karaiby razem wzięte. Tak. A Malediwy musimy sprawdzić. A widzisz.
Będę w Turcji, też mam dla moich absolwentów mam wyjazd wykupiony do Turcji. Super. Też w październiku. Super. Też w październiku, ale wyrobię się. Będę tu i tu. Business Rider. A powiedz Kuba, jak to, czy ty robisz w ogóle coś takiego, o tym rozmawialiśmy u ciebie na kanale, jak zestawienie majątku netto, czyli badasz jakby ile jest dzisiaj warty twój majątek? Tak. Tak, i to jest bardzo ważne. To jest to, o czym mówię o przedsiębiorczości. Dlaczego tak doceniam nieruchomości, że to ma realną wartość. Okazuje się, że często firma się waha liczona z jakichś tam przychodów, EBITDA, zysków i to mówimy nie w spółkach giełdowych, tylko zwykłych rodzinnych spółkach, często nawet z potężnym obrotem, że jest nic nie warta. Nic. Tak. To jest często wynajęta powierzchnia, leasingowany samochód. Jakieś... To jest pewien system, pewna struktura, która jest stworzona, czyli umowy, pracownikami, marka, ale dopóki nikt jej nie kupi, to jest nic nie warta. Dlatego, bo rynek się skończy i nie ma. Niestety grunty, mieszkania, lokale, kruszce, to ma dla mnie jakąś realną wartość. Dla mnie coraz większą wartość ma rzemiosło, czyli to, co potrafisz, niż to, jaką masz firmę. Bo dzisiaj firmę, wiesz, można przejąć, możesz, no każdy, to internet pokazał, że dzieciaki robią korporacje, wiesz, nie mówię o tych Zuckerbergach, ale jest wiele domorosłych jakichś aplikacji w każdym kraju, gdzie no to też dzieciaki 20-letnie robią większe firmy niż ich rodzice przez 30 lat. Więc to jest takie aktywo nietrwałe, a ten majątek w czymś trzeba przeliczyć. Także robię jak najbardziej i też mogę Cię pochwalić, ja naprawdę nie mam dużo pieniędzy, bo jakieś mity są, że ten Midel to ma co drugie mieszkanie w Łodzi, to jest bzdura, ja mam niewiele, tylko mam wrażenie, że potrafię się tym dobrze gospodarzyć. Z tego korzystać po prostu, tak? Bo gdybyś chciał kupować co miesiąc nowy samochód, to może byś nie starczył. Bym to rozwalił, wiesz, no tak Ci powiedziałem o Ferrari czy jakimś fajnym jachcie, oglądam dobre jachty, ale to jest nie ten moment, albo w ogóle nie ten moment, bo można to taniej wynająć z obsługą itd. Ale dobre są czasy, że można być średniakiem, a żyć jak milioner. Okej, no to pętą. To pętą myślę, że para kończyć. Ci Kuba bardzo dziękuję za wywiad, ja że podzieliłeś się tutaj z nami. Masz jeszcze książkę tutaj, gdzie sporo rzeczy. Wiecie co, to jest książka bardzo prosta. Sztuka równowagi finansowej. To jest egzemplarz dla tutaj kierownika, dla właściciela kanału. Dla mojego kierowcy. Nie, dla Daniela. Książka jest prosta, natomiast pisałem to, kiedy wchodziłem na szczyt, kiedy schodziłem ze szczytu i kiedy osiągnąłem równowagę, taki fajny stan. Więc myślę, że jeżeli chociaż jedna, dwie myśli coś Wam dadzą, to warto przeczytać. Okej, dziękuję serdecznie. Sztuka równowagi finansowej, tak się definiuje i myślę, że kolejne książki będą może bardziej dosadne, ale na początek. Okej. A jeszcze miałem zapytać się o Twój zespół muzyczny, bo wiem, że kiedyś prowadziłeś zespół muzyczny. Zespołu nie było, to była moja solowa kariera, skrajnie nieudana. Okej, i możesz coś powiedzieć więcej? Wiesz co? Ja wczoraj jeszcze grałem na gitarze i śpiewałem z dzieciakami. Ale myślałeś, że... Bo kiedyś gdzieś widziałem Twój teledysk do jakiejś tam film, do jakiejś tam piosenki i myślałeś, że zrobisz tam karierę, czy robisz to dla zabawy, czy dla realizacji, czy... Wiesz to, jak się wsłuchasz w teksty, to ja byłem troszeczkę rozczarowanym człowiekiem tym całym sukcesem, światem, pieniędzmi. Naprawdę byłem trochę zbuntowanym chłopakiem. Trochę młodszym wtedy niż ty, miałem 31 lat i chciałem to wyśpiewać, było dużo emocji, takiego wkurzenia, no fajnie, miało być tak pięknie, wszedłem generalnie więcej samotności niż czegokolwiek, więc o miłości, o rozczarowaniu, o sukcesach, o wspólnikach zaśpiewałem te piosenki, natomiast na tyle nieudolnie, że nic z tego nie wyszło, wyrzuciłem ćwierć miliona do śmietnika, zostało mi paręnaście utworów. Na produkcję, tych co się najbardziej wstydziłem, czyli większość wyrzuciłem z internetu. Ale powrócę, powiem Wam, że uczę się grać na gitarze, strasznie mi to wychodzi, ale lubię to i też chcę udowodnić, że nie trzeba być w czymś dobrym, żeby sobie to robić. Natomiast za pieniądze nie kupicie fanów, nie kupicie kariery. Nie da się. Nie da się. Trzeba być w czymś dobrym, żeby jakiś projekt ruszył. To jest tak z kanałem na YouTubie. Gdybyś był słaby, to żadne pieniądze wydane na reklamę nie przykułyby uwagi do Ciebie. A to, że ludzie chcieli Cię słuchać, chcą Ciebie oglądać, to jest za darmo. Tak? Podejrzewam, że nie wydawałeś tych pieniędzy. Ja wydałem ogromne pieniądze na muzykę. Miałem chyba z 3 albo 4 kanały i projekty. Nie wyszło nic, a w przedsiębiorczości... gdzie robiłem to, do dzisiaj robię to trochę spontanicznie, jak widziałeś zresztą, wychodzi to. Więc to też udowadniam taką jedną tezę w tej książce, żeby robić to, co lubisz, to, co potrafisz, to, czego ludzie oczekują,
to, czego potrzebują i to, za co chcą zapłacić w interesach. Jeżeli nie masz tych czterech okręgów czy części wspólnej, po prostu się za to nie bierz w sensie takim projektowym. Musisz coś lubić, potrafić i musi być na to popyt. W przypadku piosenki nie był to najlepszy wybór, dlatego że nie potrafię śpiewać, choć lubię. Tak naprawdę nikt tego nie potrzebuje, już nie mówiąc o jakimś tam płaceniu, a przedsiębiorca chciałby, żeby coś z tego wyszło. Więc może tak, ale to nie oznacza, że hobby w postaci sportu, czy muzyczki, czy podróży, żeby tego nie uprawiać. Pewnie, super. Dzięki w takim razie jeszcze raz. Także pamiętajcie, że ja nagrałem też na kanale razem z Kubą wywiad ze mną, w drugą stronę. I on myślę, że też powinien być trochę później na YouTubie niż ten wywiad, także zajrzyjcie na kanał do Kuby i... Myślę, że też szczera rozmowa, tak, Danielu, z Tobą. Tak. To też możemy powiedzieć o nas, jeżeli to można spuentować u Ciebie na kanale, że 3 lata dwóch facetów robi coś obok, coś w internecie. Trochę się podgląda, trochę na siebie patrzy, ja na Ciebie trochę spodełba, bo jako flipper mi lekko poniszczyłeś ceny. Naprawdę, bo się dużo ludzi rzuciło na mieszkanie. Natomiast okazuje się, że spotykamy się w realu i wychodzi z tego fajna znajomość, tak, fajna chemia, której nie byłoby, gdybyśmy czytali się tylko przez pryzmat jakiejś wypowiedzi w internecie. Albo też, nie wiem, wizerunek, który może budujemy, tworzymy, tak? No, też dużo o tym mówiliśmy, także zapraszamy do Kuby. Zobaczcie tę rozmowę, myślę, że warto. Czy jeszcze o Bieszczadach możemy wspomnieć? Tak, bo spotykamy się też w Bieszczadach 26. Tak, myślę, że grubo ponad 100 przedsiębiorców. Uciekamy przed COVID-em, głupotą, przepisami. Naprawdę w otoczeniu tylko przedsiębiorców. 3-4 dni, 26-29 września. Bieszczady, więcej na obozmotywacyjny.pl. Więcej grzechów już ja tam będę miał tam swoje wystąpienie. Będą też inni przedsiębiorcy, także zapraszamy. Pozdrawiamy. No, trzymajcie się dobrej energii. Na razie.